27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Liczne stowarzyszenia oraz fundacje tworzą tak zwany trzeci sektor. A jak na wolontariat zapatrują się mieszkańcy województwa śląskiego? Pozarządowe organizacje, uwielbiam takie. W żadnej nie działam, ale doceniam i popieram w pełni. Ja też w żadnej nie działam, ale uważam, że to jest pożyteczne społecznie i przydatne ogólnie. Ja działałam przez kilka lat i bardzo polecam, bardzo fajna inicjatywa. Nigdy nie działam niestety i za bardzo się na tym nie znam. No według mnie jest bardzo dobra rzecz, że ludzie bez po prostu żadnego wynagrodzenia działają dla innych. No i żeby po prostu więcej ludzi to robiło, tak myślę, żeby to się rozwijało w tym kierunku. Ja też, proszę Panią, nie jestem bogatym człowiekiem, no ale szanuję takich ludzi jak Wy, że pracujecie, pomagacie i ja uważam, że wspaniale to robicie. No. Moim zdaniem to jest spoko inicjatywa, jakbym miała czas, to pewnie bym się zaangażowała, ale że no, studia, praca to tak ciężko troszeczkę. Prawidłowo, nie, dobrze, że często takie akcje, właśnie, że takie akcje były dużo więcej nie, niż, bo mało tego jest w Polsce nic. Jest to na pewno dobre rozwiązanie, tak? A zwłaszcza dla młodych ludzi. No myślę, że to jest fajna inicjatywa, że ktoś po prostu pomaga tak bezinteresownie. No nie wiem, według mnie to jest bardzo fajna sprawa i no jakbym miała czas, to bym pewnie na jakieś wolontariaty uczęszczała.